Dzisiaj miałem okazję grać z najwyższym rankingiem z Węgrów. Był to Tamás Banusz. Partię rozpoczął wiceprezydent miasta Katowic i był to pierwszy ruch E4, po czym udało mi się dociągnąć partię do końca. Wygrałem. Pierwszy raz mam okazję brać udział w meczu drużynowym, którym reprezentuje Polska. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, ze względu, że przymierzam się w przyszłości do gry w kadrze narodowej. Dlatego wydaje mi się, że takie mecze są naprawdę potrzebne, ponieważ dzięki temu mogę się przyzwyczaić, poczuć emocje. Wydaje mi się, że udało mi się dzisiaj wejść po dzisiejszej partii na ranking 2600, do którego Danielowi jeszcze dużo brakuje. Chciałbym podziękować kibicom za kreatywność w postaci stworzenia mema, którego zauważył dzisiaj nawet sam wiceprezydent miasta Katowic. Co prawda moja wersja jest trochę inna niż, że ten mem się ze mnie śmieje. Ja uważam, że on się do mnie uśmiecha i wspiera mnie. Moim następnym turniejem będzie kołówka na Kubie, która odbędzie się w Faradero. Jest to Memoriał Capablanki. Co prawda będę grał w tej słabszej kołówce, ale myślę, że to będzie całkiem fajny turniej.